Dzień dobry, bardzo 8 dnia wyzwania styczeń z angielskim, w którym pokażę Wam synonimy słówka very. I zaczynając, możemy powiedzieć, że coś jest extremely, czyli właśnie bardzo, ogromnie, niezwykle. Na przykład coś może być extremely dangerous, czyli bardzo niebezpieczne, niezwykle niebezpieczne. Mogłabym też na przykład powiedzieć, że jakiś piosenkarz jest ogromnie niedoceniony i wtedy powiem vastly underrated. Significantly, czyli znacząco, znacznie, może się poprawić na przykład nasza sytuacja. Our situation improved significantly. I ostatnie, czyli exceptionally, wyjątkowo. Na przykład exceptionally smart, wyjątkowo bystry. I ci z Was, którzy są na nieco wyższym poziomie, być może kojarzą, exceptionally może nam się automatycznie łączyć z słówkiem exception, czyli wyjątek. Dodam Wam tylko jeszcze kilka słów od siebie. Jeżeli chodzi o extremely, chodzi oczywiście o ekstrema, czyli skrajności, będziemy mówić więc o czymś albo skrajnie pozytywnym, albo skrajnie negatywnym. Jeżeli będziemy używać słówka exceptionally, wyjątkowo, najczęściej będzie to w pozytywnej konotacji. Natomiast jeżeli chodzi o słówko significantly, to kojarzy mi się najbardziej z znaczną zmianą, poprawą bądź pogorszeniem sytuacji. Z tych wszystkich opcji vastly jest chyba najrzadziej używane. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Z góry serdeczne dzięki za lajka i za subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście dostawali powiadomienia za każdym razem, kiedy coś publikuję. Akurat do końca stycznia będzie to lekcja każdego dnia. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i słyszymy się jutro.